Zapraszam Państwa na prezentację, która mam nadzieję rozjaśni trochę te enigmatyczne tytuły, które tutaj mam na pierwszej stronie. Oj. Co tu się stało? Chyba nie działa ten przycisk. Nie, ten też nie działa. Problemy techniczne dobrze. Ach, jest lepiej. Dobrze. Więc proszę Państwa, jesteśmy w roku 2014, aż trudno uwierzyć, że tak ten czas leci. I zabieram Państwa w podróż w przeszłość. Może nie aż tak bardzo daleko, do roku 1998. Ja dobrałam ten rok zupełnie arbitralnie, to nie jest tak, że w tym roku stało się coś wyjątkowego. O, proszę bardzo. Mniej więcej w roku 98 mieliśmy już sieć PSTN, publiczną sieć głosową i już na horyzoncie mieliśmy sieć transmisji danych, która wykorzystywała ten samo łącze do abonenta. W tym maczała palce Etsy, żeby zestandaryzować te sieci. I teraz proszę Państwa, kogo mieliśmy w latach 90? Mieliśmy klientów, tutaj na dole ci żółci, to są klienci TDM-owi, którzy wykorzystywali albo bezpośrednie łącze podsowe do sieci, albo łącze ISDN-owe, tutaj mieli u siebie centralki telefoniczne. A ci niebiescy to są tacy, którzy chcieli dostać się do internetu. I żeby to zrobić, musieli wykorzystać modem, który tak naprawdę wykorzystywał infrastrukturę telefoniczną. I jak ta sieć wyglądała? Wiele sieci nadal tak wygląda. Centrale lokalne, te pomarańczowe bloczki, centrale tranzytowe, te ceglane. No i tutaj mamy infrastrukturę, która pozwoli nam to wszystko rozliczyć. Mediacja, system billingowy do rozliczeń międzyoperatorskich i system billingowy do rozliczeń klientów. No i mamy tych klientów operatorów. Taki operator jak Exatel skupia się zarówno na tych abonentach, którzy są firmami czy małymi przedsiębiorstwami, jak i na tych dużych operatorach, którzy tranzytują ruch, czy to pomiędzy sobą, czy przesyłają go do naszych abonentów. W tym samym czasie sieci GSM zaczęły zdobywać rynek i tu standaryzacją zajęło się 3GPP. W zasadzie klienci takiej sieci niewiele różnią się od klientów tej poprzedniej, z tą różnicą, że ci się poruszają, tak? W związku z tym nie trzeba, czy może nie ma sensu posiadać tej warstwy central lokalnych, bo tak naprawdę klient nigdy nie jest lokalnie, on zawsze jest gdzieś w sieci i należy przechowywać informacje o tym, gdzie on jest w specjalnym rejestrze. Ale nadal te sieci, zarówno GSM, jak i sieć... Oj, coś się stało złego. Jak i sieć PSTN, którą wcześniej... O Boże. Dobrze, tu jest, tu nie ma, dobrze. Mój monitor odmówił posłuszeństwa niestety. Dobrze. Więc te sieci wykorzystywały ten sam zestaw protokołów, dlatego żeby je połączyć, wystarczyło zbudować punkt styku pomiędzy centralą tranzytową w sieci stacjonarnej, a pomiędzy centralą, czy STEP-em, którego na tym rysunku nie ma, w sieci mobilnej. Teraz przenosimy się w przyszłość z roku 98 do 2003. I w tym czasie 3GPP wystandaryzowało IMS-a. IMS, IP Multimedia Subsystem, miał obsługiwać, czy świadczyć usługi głosowe dla klientów tych niebieskich, czyli tych, którzy będą wykorzystywali sieć pakietową, żeby dostać się do usług głosowych, a nie sieć głosową, żeby się dostać do usług pakietowych. I jak taka sieć IMS, czy ten podsystem IMS wyglądał? Tak jak na tamtym rysunku mieliśmy tą warstwę central tranzytowych, czy central MSC w sieci operatora komórkowego, tak tutaj mamy call control. Te bardziej różowe bloczki
zamiast rejestru abonentów, tak jak tam w sieci GSM, HLR, tak mamy tutaj HSS. Mam nadzieję, że Państwo widzą te skróty trzyliterowe, bo ja mam pewne problemy, z bliska ich nie widać. Zamiast platformy AJN-owej, która była na tamtym rysunku, ja o której nie zdążyłam nic powiedzieć w zasadzie, platforma AJN-owa w sieciach stacjonarnych służyła głównie do tego, żeby zamieniać numerację niegeograficzną na numer, który pasuje do lokalizacji klienta, który dzwonił. W sieciach GSM platforma AJN-owa wykorzystuje się do różnych rzeczy, do podmiany prezentacji numeru dzwoniącego, na przykład jeżeli dzwoni we swojej zamkniętej grupie klientów. Można rozliczać online tych klientów za pomocą takiej platformy, czy świadczyć im jakieś inne usługi. Taką platformą AJN-ową w sieci AMS jest Application Server. I tych serwerów aplikacyjnych może być dowolna liczba, tak? Najbardziej popularne telefony Application Server. Może być Messaging Application Server, nawet Server Presence, tak? No ale teraz ci klienci, którzy są podpięci tutaj, tak? Oni wykorzystują jakąś zaufaną sieć pakietową, żeby się dostać do podsystemu AMS, ale są już tacy klienci, którzy chcieliby wykorzystać do tego internet. I tak jak ci klienci korzystają z tych usług tutaj, ci klienci mogą zarówno dostać się do internetu dowolną w zasadzie siecią pakietową, ale chcieliby też skorzystać z tych usług. Żeby to zrobić, muszą przejść przez Session Border Controller. I tak naprawdę ten element zabezpiecza całą sieć AMS przed wszelkiego rodzaju atakami z zewnątrz. Na nim się aplikuje specjalne whitelisty na adres IP i różne inne zabezpieczenia, które powodują, że ta sieć jest mniej więcej tak samo, mniej więcej, tu jest ten clue, mniej więcej tak samo zabezpieczona jak stacjonarna czy sieć czy GSM, które po prostu infrastruktura operatorska była niedostępna, tak, z zewnątrz. Ale teraz jest tak. AMS został wystandaryzowany przez 3GPP, ale mamy nadal te sieci stacjonarne. I pytanie jest takie, co zrobić, żeby wykorzystać tę nową ideę do tak naprawdę wysłopowania sieci PSTN. Pomysł jest taki. W centrum AMS, a sieci dostępowe w zasadzie dowolne. Więc powołano T-SPAN. ETSI powołała T-SPAN i to ciało normatywne wzięło koncepcję AMS, popatrzyło na sieć PSTN i powiedziało, okej, dobrze, w takim razie nazwiemy to Next Generation Networks. Weźmiemy tych samych klientów, tych stacjonarnych i tych operatorów stacjonarnych i tych klientów pakietowych i tych operatorów, którzy już AMS-a sobie zaimplementowali i chcą się połączyć po sieci IP, i zaimplementujemy taką architekturę. Zamiast central będziemy mieć soft switcha, zamiast application servera będziemy mieć soft switcha, ale klasy piątej, te application servery mogą tutaj również funkcjonować, ponieważ wszystko to będzie sieć IP, a cała sygnalizacja będzie za pomocą protokołu SIP. No ale teraz co zrobić z tymi klientami, którzy wcale nie mają zamiaru ani tej infrastruktury tutaj się pozbyć, ani nie ma też ekonomicznego uzasadnienia. Postawimy im PSTN Gateway, tak? Czyli takie urządzenie, które z jednej strony przetworzy nam sygnalizację siódemkową czy ISDN-ową na SIP-a, jak i przetworzy całe media z TDM-u na RTP. Standaryzacja sobie, a życie sobie. Tak naprawdę nikt, kto postawił sieć GSM, nie zacznie używać tylko GPRS-u do tego, żeby świadczyć klientom usługi głosowe. Ta sieć GSM ma się dobrze i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie się miała dobrze. Z tego, co na świecie można przewidzieć, do 2019 roku nadal połowa subskrypcji będzie dotyczyła sieci GSM. Więc żeby teraz te sieci połączyć, operator postanawia pozostawić tą infrastrukturę, którą miał wcześniej i wziąć nową infrastrukturę AMS-ową. Żeby je ze sobą połączyć, stawia PSTN Gateway. Tak, z tej strony ma świat All IP, a z tej strony ma sieć GSM. To samo robi operator stacjonarny.
do sieci PSTN, którą miał, na którą, w którą zainwestował mnóstwo pieniędzy, zwłaszcza w infrastrukturę, nie tylko chodzi o centralę, ale całą infrastrukturę abonencką, dostawia sieć IMS czy sieć NGN i ma nadzieję, że klienci zaczną migrować w stronę All IP. I faktycznie klienci, faktycznie można zauważyć, że klienci zaczęli się przekonywać do pakietowych rozwiązań, bo tak wymieniali centralki PBX na IP PBX, jak również na przykład, co część z Państwa pewnie wie, call center SIP-owe, tak, u siebie instalowali. Natomiast co się działo z operatorami? Operatorzy również stali przed tym samym problemem, tak? Ci operatorzy, nasi klienci. Mamy sieć TDM-ową, mamy punkt styku TDM-owy, ale teraz musimy budować nowy punkt styku. Budujemy stary, w starej technologii, czy budujemy IP. No i oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie nakłady poniesiono wcześniej na infrastrukturę. Część klientów oczywiście taką decyzję podjęła, żeby przejść na SIP albo na H323. Mamy rok 2012, ta infrastruktura jest, ale teraz co się dzieje? Pojawia się chmura, ponieważ klienci postanawiają, że oni nie chcą tej infrastruktury wymienić na tą, oni chcą, żeby tą infrastrukturę całkowicie wymienić na tylko i wyłącznie terminale. Ta infrastruktura, która była kiedyś TDM-owa, zostanie całkowicie wyniesiona do operatora i faktycznie operator stawia u siebie na przykład call center jako usługę z chmury albo głos jako usługę z chmury. I w ten sposób ci klienci u siebie wystarczy, że mają takiego laptopa, może lepszego niż ten, takie słuchawki i mogą sobie wykupić u operatora tyle stanowisk call center, jakie potrzebują. Operator korzysta, ponieważ jego rozwiązanie, które sobie zaimplementował u siebie, jest multitenant, ono jest lepsze niż to, które klient zaimplementowałby u siebie. No i teraz zbliżamy się do tego momentu. Moglibyśmy w zasadzie żyć z tą infrastrukturą, ale nie wiem, czy są tutaj dostawcy sprzętu na sali, pewnie są. Dostawcy powiedzieli, ok, jest ten moment, od którego nie ma odwrotu. Musicie pożegnać się ze swoją starą infrastrukturą TDM-ową. No i teraz można żyć z tą infrastrukturą bez utrzymania, tak? Albo można zacząć myśleć o pozbyciu się jej, tak? I pozostać z tą siecią NGN, która miała być już w którym roku? W 2005. No to w 2015, 10 lat później być może niektórzy operatorzy faktycznie pozbędą się PSTN-u. Ale co zrobić z tymi klientami? Oni nadal mogą mieć z różnych przyczyn u siebie sprzęt TDM-owy i mogą nie chcieć zrezygnować, na przykład rynki takie jak na przykład przedsiębiorstwa państwowe. One nie chcą z różnych przyczyn przejść na IP. Bezpieczeństwo, jakieś, nie wiem, przyzwyczajenia klientów, tak? Są różne tego przyczyny. Kolejna rzecz, która pewnie zostanie u operatora, to ta platforma IN-owa. Ja osobiście kocham platformy IN-owe, zajmowałam się nimi przez ostatnie 5 lat i wydawałoby się, że taki application server może całkowicie zastąpić platformę IN-ową. Są takie rozwiązania, które, no, co można nowego wymyślić w głosie, tak? Jaką nową usługę, nie wiem, telepatię, tak? Pewnie Amerykanie już nad tym pracują, natomiast no, nie widać takiego rozwiązania na rynku, więc zostaje to telefonia. No i potrzebujemy teraz na przykład stwierdzić, jak zamienić numer 800 na numer geograficzny. No, nie ma sensu w zasadzie reimplementować platformy IN-ową, którą już mamy. Można ją po prostu podłączyć do soft switcha. No i teraz pytanie, czy głos to już jest koniec? Czy faktycznie te chmury, które implementujemy, tak jak na tym rysunku tutaj, bo widać, czy one na pewno zostaną u operatora? Bo teraz jaki jest problem? Tutaj w tej chmurce, o tej okrągłej, są nasi największy
konkurenci, czyli Google, tak, inni OTT, którzy mówią tak, dobrze, damy tutaj fajny tablet albo fajny Android, tak, tam jest usługa, a tu ma być porządna rura, która przepchnie nam te dane. No i wydawałoby się, że to jest największy problem. Okazuje się, że naszym ukrytym konkurentem są nasi dostawcy, którzy mówią tak, te infrastruktury, te demowe już nie macie, ale jeśli chcecie postawić coś nowego, to my wam to damy z chmury, to będzie stało u nas. I my skorzystamy z tego, że będzie to multitenant. Jednemu operatorowi i jego konkurencji i jeszcze kolejnemu. I w ten sposób operator pozbywa się coraz więcej tego sprzętu, tak? I zostaje z tym soft switchem, paroma PSTN gatewayami, może kilka SBC u niego stoi. No i w zasadzie, co dalej? Jeżeli operator postanowi zostać z tym sprzętem TDM-owym, to najprawdopodobniej będzie się zmagał z tym problemem, że będzie wybudowywał wehikuł przyszłości na parę. Albo ewentualnie może spróbować przeobić tego swojego DeLoreana, te swoje soft switche na coś, co pozwoli mu przenieść się w przyszłość. I niestety będę musiała Państwa z tym zostawić. Ponieważ tak naprawdę no nie wiemy, jaka jest przyszłość. Nie wiemy, co się stanie z tymi operatorami. Mamy nadzieję, że głos utrzyma się na tym poziomie, na którym jest, nie będzie spadał. Co ciekawe, najbardziej chyba taką usługą, o której wydawało się, że ona się nie sprawdzi, to były wideokole. Okazuje się, że teraz najwięcej ludzi korzysta z wideo, ale wcale nie po to, żeby dzwonić. Tylko po to, żeby dzielić się treścią wideo, tak? I nie chodzi tylko o to, że ludzie wypożyczają sobie filmy przez internet, tak? Ale również sami generują te filmiki, tak? Filmują swojego kota i mówią, słuchajcie, jaki fajny kot, tak? Pytanie, czy sieć głosowa może Sami Państwo widzą, że to jest trudny temat i ja się tutaj zacięłam niestety. W związku z tym myślę, że zostaję Państwa w tym momencie, ponieważ niewiele mogę jeszcze powiedzieć.